Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Bobowej przed dworem Długoszowskich. Tutaj wychowywał się Bolesław Wieniawa Długoszowski. To adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, który posiadał bardzo barwne i interesujące życie. Bolesław Wieniawa Długoszowski przez jeden moment w swoim życiu był w ogromnym niebezpieczeństwie. Na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego skierował się do Moskwy w roku 1918. Oczywiście wcześniej służył w armii austriackiej i na rozkaz marszałka zdezerterował z tej armii austro-węgierskiej. Kiedy podróżował pociągiem do Moskwy, tam pociąg zatrzymał się. Miała być dalsza droga do Murmańska. W Murmańsku mieli przejąć Długoszowskiego działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy ukrywali się w Rosji Radzieckiej. Ukrywali się przed Niemcami, ukrywali się przed Austriakami. Długoszowski nie pojechał dalej. Do pociągu wpadł patrol Czeka. Wywlókł Długoszowskiego na peron. Rosyjski dowódca zarządził: rozstrzelać natychmiast. Mamy szpiega, szpiega zachodniego. Wieniawa Długoszowski słynął z wielkiej inteligencji, z bystrości umysłu i z tego, jak mówił marszałek Piłsudski, że w ostatniej chwili w niebezpieczeństwie nigdy nie tracił głowy. Zaczął wykrzykiwać po rosyjsku, że domaga się procesu, domaga się komunistycznego sędziego, domaga się komunistycznej prokuratury. Rosjanie zbaranieli. Zrobiło się zbiegowisko. Dowódca patrolu przestraszył się. Postanowił zabrać Długoszowskiego do więzienia na Łubiankę. Tam trzymano Wieniawę Długoszowskiego przez 5 dni o prawie samej wodzie. Cierpiał nieprawdopodobny głód. Proszę Państwa, jesteśmy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego i jego wiernego adiutanta w Bobowej koło dworu Długoszowskich. Jak zakończyła się ta historia? Czy był ktoś, kto pomógł generałowi Bolesławowi Wieniawie? Zapraszam wszystkich na następny odcinek na moim kanale YouTube Historia i Prawo, na którym opowiem, jak Rosjanie próbowali zabić Bolesława Wieniawę Długoszowskiego.